Cześć, witajcie moi kochani w 14 dniu moich drobnych rytualików. Przekażę Wam rytuał na bogactwo i dobrobyt. Co będzie do niego potrzebne? Biała świeca i złota świeca, magnesy, 4 lustereczka, największy banknot jaki posiadacie o największym nominale i bazylia. Zapalcie białą świecę tak, by wyczyściła Waszą przestrzeń. Wezwijcie 4 żywioły. W najprostszy możliwy sposób, na przykład wzywam potęgi ognia, wzywam potęgi wody, wzywam potęgi powietrza, wzywam potęgi ziemi. Dodajcie mi mocy, zaklinam Was przy pomocy świecy, kropel, kadzidła i kamieni. Zapalamy teraz naszą złotą świecę, którą możemy posypać bazylią bądź namaścić olejkiem bazyliowym. Możemy również napisać na tej świecy swoje imię i datę urodzenia. Zwijamy banknot w rulon w momencie, kiedy ta świeca już się pali. Do środka wsadzamy lusterka, posypujemy bazylią i mówimy: ogniu, wodo, powietrze i ziemio, działajcie. Bogactwa moje pomnażajcie. Taki banknot powinien leżeć przez około miesiąc czasu na miejscu naszego działania, czynienia ołtarza bądź w portfelu. Właśnie posypany bazylią i z zawiniętymi lustereczkami, a potem należy go wydać na rzeczy, które nie są koniecznością, a są naszą fantazją i chciejstwem. Bardzo prosty rytuał. Tutaj w momencie, kiedy będziemy wydawać banknot, jakby zakończamy cykl, zamykamy krąg, dziękujemy żywiołom, przynajmniej w głowie, na zasadzie dziękuję, dziękuję, dziękuję na moje bogactwo i dobrobyt. Swoją energię kieruje. Także myślę, że bardzo prosty rytuał przyciągający bogactwo i dobrobyt do wykonania nie tylko w czasie vlogmasu. Wykorzystujcie go przez cały rok i pomnażajcie swój dobrobyt i swoje bogactwo. Do zobaczenia w ostatnim już za moment rytuale króciutkim, ale pamiętajcie, że cały grudzień czynimy na różne sprawy i różne rzeczy i magicznie, grudniowo ciągle jestem z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.